Hejka, hej, witajcie w kolejnych ulubieńcach, a tym razem będą to już ulubieńcy czerwca. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam produkty zarówno makijażowe, ale raczej skupimy się na produktach pielęgnacyjnych zarówno do twarzy, jak i do włosów. Zapraszam Was na film. Tak jak wspomniałam, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców czerwca i troszeczkę mamy taki miszmasz, ponieważ będzie głównie pielęgnacja, ale wpadnie też aż jeden produkt makijażowy, jak również produkt czyszczący środek chemiczny do zachowania czystości w domu. Ale oczywiście zanim przejdę do samych produktów, to zachęcam Was na samym początku do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną na stałe. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, pierwszym produktem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to produkt pielęgnacyjny do twarzy. I ostatnio często w moich filmach pojawia się marka Anymany, ponieważ zyskuje coraz większą popularność i też coraz bardziej się do niej przekonujemy. Ma naprawdę fajne produkty. Jeszcze jest kilka różnych rzeczy, które chciałabym przetestować, ale niestety ceny tych produktów są dość wysokie, więc staram się tak minimalizować te kosmetyki, które kupuję w konkretnych miesiącach, więc tak stopniowo coś dobieram. No i właśnie zazwyczaj te produkty trafiają do ulubieńców. A dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takim pudełeczku, to jest Try Me Box. To jest pudełko zawierające 3 mini sera pielęgnacyjne do twarzy, dedykowane do każdego rodzaju cery. Mamy takie 3 szklane buteleczki. Każdy jest dedykowany do innej cery, do cery z innymi potrzebami. Buteleczki te mają po 10 ml, czyli mamy 3 opakowania po 10 ml. I mamy tutaj odżywcze serum rewitalizujące, podwójne serum witaminowe oraz normalizujące serum wygładzające. Takie pudełeczko, moi drodzy, kosztuje aż 99 zł. Ale jest to naprawdę fantastyczne rozwiązanie, ponieważ są to kosmetyki, sera, dedykowane do zarówno cer dojrzałych, cer mieszanych, tłustych, z niedoskonałościami, z pierwszymi oznakami starzenia, czyli pierwszymi zmarszczkami, do cer odwodnionych, także naprawdę do cer też w ogóle takich zmęczonych, cer z niedoskonałościami i podrażnieniami. I dzięki temu, że możecie sobie przetestować te 3 produkty, każdy z nich ma inny kolor, też będziecie widzieć na zbliżenie, bo mamy białe, które jest odżywcze, serum rewitalizujące, potem brązowe mamy normalizujące, serum wygładzające, no i to dwufazowe to jest podwójne serum witaminowe. Każda z tych buteleczek ma pipetkę, więc aplikacja... Oj, mi ściemniało. Więc aplikacja jest bardzo łatwa, ponieważ tak jak mówię, jest pipetka, więc wystarczy sobie nabrać i kilka kropli zaaplikować czy na palec, czy na twarz i po prostu nałożyć sobie, rozprowadzić na cerze. Tak jak doskonale wiecie, sera są naprawdę dość istotnym elementem pielęgnacyjnym, ponieważ raz, że kończą, jakby poprawiają stan naszej skóry po oczyszczeniu, ale też właśnie sprawiają, że ona staje się taka odżywcza, że dokłada się jej takich dość istotnych składników odżywczych, które nie do końca jeszcze daje nam krem, a właśnie serum nałożone przed kremem, czy rano, czy również wieczorem, albo rano i wieczorem, bo możemy stosować naprzemiennie, bądź codziennie, w zależności od tego, czy chcemy, jakiego serum używamy, czy cięższego, czy lżejszego, to naprawdę sprawia, że ta nasza cera łyka, wchłania w siebie te wszystkie zdrowe i ważne wartości odżywcze, regenerujące, pielęgnacyjne, które daje, zapewnia nam konkretne serum. I to, co, moi drodzy, jest moim zdaniem bardzo fajne właśnie w tym, że możemy sobie kupić taki zestaw 3 i przetestować, ponieważ tak jak chyba Wam już mówiłam, że one kosztują 99 zł, to jedno 30 ml, czyli trzykrotnie większe, kosztuje około 100 zł. Więc jeżeli nie mamy pewności, czy dane serum się nam sprawdzi, a mi na przykład się to serum witaminowe nie do końca sprawdza, jakoś moja cera mieszana nie do końca lubi się z tłustymi konsystencjami, a tak jak widzicie, tu mamy tą wodę i olej i jak zmieszamy,
to mamy taką jednolitą strukturę, ale mimo wszystko jest ona cały czas lekko tłusta, więc no nie do końca się dogaduje z moją cerą. Jeżeli chodzi o to, co my znajdziemy tutaj w tych składnikach, w tych fiolkach, to pierwszy produkt to jest odżywcze serum rewitalizujące. Serum, które jest dedykowane cerom, to jest to białe, które jest dedykowane cerom z pierwszymi oznakami starzenia, przepraszam, cerom zmęczonym, cerom wymagającym intensywnego odżywienia, intensywnej regeneracji, ponieważ dzięki zawartym składnikom aktywnym bardzo fajnie pobudza naszą skórę. Odświeża ją, odżywia, chroni przed działaniem wolnych rodników, nadaje jej takiej mocniejszej elastyczności, czyli tak napina tą naszą skórę. No i jednocześnie ujednolica jakby kolory tej cery, także to serum odżywcze, rewitalizujące jest naprawdę idealne dla takich osób, które potrzebują walczyć już z tymi pierwszymi oznakami starzenia. Kolejne serum, moi drodzy, to jest właśnie to serum witaminowe, podwójne serum witaminowe. Jest to serum, którym zawarto różnego rodzaju witaminy oraz ich skuteczne zamienniki i bezpieczne zamienniki, które są zarówno rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach. I dzięki temu właśnie serum wyrównuje koloryt naszej skóry, regeneruje tą cerę, odświeża ją. Też przywraca taki promienny blask. Ona jest właśnie też głównie dedykowana cerom już zmęczonym, przeszarzałym, które potrzebują takiego silnego odbudowania, silnego ożywienia, odświeżenia tej cery. Działa również antyoksydacyjnie, działa nawilżająco, także ma dość wiele wspólnego z tym białym serum, z tym odżywczym. Niemniej jednak to jest bardziej dedykowane do tych cer już, wiecie, takich z pierwszymi oznakami starzenia, a to jest właśnie takich, które potrzebują takiego właśnie odżywienia, tej regeneracji, nawilżenia. Nie jest tak napinające jak tamto, także to jest też fajne, też działa lekko przeciwstarzeniowo, ale, że tak powiem, jest troszeczkę delikatniejsze. I tak jak wspomniałam, no niestety na mojej mieszanej cerze nie do końca się sprawdza i czasami mam nawet wrażenie, że właśnie to serum powoduje u mnie wysyp niedoskonałości, może nie jakichś intensywnych, ale jednak takich troszeczkę jakby mnie przytykało. Nie jestem jego fanką, tak jak zresztą możecie zauważyć, użyłam go w porównaniu z na przykład z tym dużo, dużo mniej, bo no, nie do końca mnie do siebie przekonuje. Fajny jest ten efekt połączenia, to bardzo lubię, dlatego też lubię składniki, produkty dwufazowe. No i ostatnio właśnie mój ulubieniec tak naprawdę, normalizujące serum wygładzające, które jest właśnie dedykowane cerom przetłuszczającym się, cerom mieszanym, cerom z niedoskonałościami, ponieważ on zapewnia świeży i taki matowy wygląd, redukuje powstawanie i produkcję sebum. Działa też na nasze niedoskonałości i ja uważam, że to jest fantastyczne serum, właśnie takie wygładzające, normalizujące dla osób z cerą taką jak moja. I szczerze powiedziawszy, jak skończę, na pewno sobie kupię pełnowymiarowe opakowanie właśnie tego. Zastanawiam się jeszcze nad tym białym z racji mojego wieku, ale generalnie to brązowe, to normalizujące serum wygładzające jest dla mnie po prostu hitem. I naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli chcecie poznać markę. Jeżeli jesteście właśnie nią zainteresowani, ale nie wiecie, na jaki produkt się skusić z racji no dość wysokich cen, no to spróbujcie tego pudełeczka Try Me Box, bo naprawdę jest świetne i daje nam szansę przetestowania tych trzech ser w takich mini wersjach, ale już dzięki temu uzyskamy jakiś efekt i sprawdzimy, co tak najbardziej sprzyja naszej cerze. I teraz opowiem Wam o produkcie makijażowym. Jest to jedyne tak naprawdę z tego, co widzę, makijażowy ulubieniec z tego miesiąca. I jest to Bel Peach Powder, czyli po prostu upiększający puder brzoskwiniowy, który kupimy za 15 zł. Bardzo go polubiłam. Jest to puder prasowany, bez lusterka, tak jak widzicie. Trochę tandetne są te opakowania, bo ja mam wrażenie, że ono mi zaraz pęknie, ale to jest tylko moje takie odczucie. Każdy może mieć swoje. Jest naprawdę prasowany, jest w uniwersalnym kolorze, to chciałam powiedzieć. Jest to puder prasowany, który daje takie wygładzenie, utrwalenie naszego makijażu. Leciutko tą cerę matowi, ale też jej nie obciąża, sprawia, że ten makijaż jest naprawdę taki naturalny. Bardzo lubię, jak wiecie, mam od niedawna, a spójrzcie, jak już dużo tak naprawdę zużyłam. Ma przepiękny zapach, taki brzoskwiniowy. Bardzo fajnie i czuć go w ogóle, potem czuć go też na twarzy już po aplikacji. I ma też działanie lekko nawilżające, ponieważ ma olej z pestek Morelli,
który naprawdę fajnie tą naszą skórę nawilża. Dodaje też takiej świeżości dzięki temu makijażu, znaczy to, że jest nawilżający, dodaje takiej świeżości naszemu makijażowi. Także naprawdę zachęcam Was, żebyście również po niego sięgnęli. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, to w sumie to dwa produkty, będą produkty do włosów. I zacznę od w sumie mojej nowości. I jest to produkt marki Milkshake. Jest to Silver Shine Shampoo. Szampon dedykowany do włosów blond, do włosów siwych, włosów farbowanych, takich jak w tym momencie moje, ponieważ ja, jak wiecie, farbuję włosy na taki platynowy kolor i staram się unikać żółtych tonów, żółtych pigmentów i ten szampon właśnie nam to zapewnia. Nie jest wcale drogi, bo kosztuje około 43-46 zł. Ja go kupiłam na Notino i mamy tutaj 300 ml. Generalnie szampon jest naprawdę mega wydajny, ale słabo się pieni. Dlatego osobiście zachęcam Was do tego, żebyście na pierwszym razem umyli sobie włosy jakimś zwykłym szamponem. Tylko nie mocno, słuchajcie, oczyszczającym, ponieważ jeżeli macie włosy farbowane, to każdy szampon oczyszczający tak jakby pozbawia Was tego koloru. A pamiętajcie, że rozjaśniane włosy albo farbowane, szczególnie właśnie włosy blond, mają tendencję do przesuszania się. A dodatkowo wszystkie takie tego typu produkty, ponieważ jest to szampon fioletowy, który ma neutralizować właśnie te żółte i miedziane pigmenty, ale spójrzcie, tak jak widzicie, jest on po prostu fioletowy, nie chcę tutaj bardzo przechylać, ponieważ może się wylać, a ma silne działanie farbujące, co musicie mieć również na uwadze podczas używania, ponieważ jest to szampon, mamy dość długo z nim styczność. Zachęcam Was do tego, żebyście założyli rękawiczki, szczególnie jeżeli macie jasny manikur, ponieważ może się to dla Was skończyć po prostu zafarbowaniem i również jeżeli upadnie Wam na wannę, na ubranie, no to może już w ogóle ubranie zniszczyć, ale jeżeli upadnie Wam na wannę, na coś białego, ręcznik, dywanik, radzę Wam to od razu szybko zaprać, ponieważ możemy się już tego koloru nie pozbyć, a jest naprawdę silnie fioletowy. I tak jak mówię, jest słabo pieniądze, więc najlepiej umyć sobie najpierw włosy czymś lżejszym, delikatnym, żeby oczyścić tą skórę głowy już, no i sam włos z tych wszystkich środków stylizujących, z tego sebum, żeby potem też nie marnować tego produktu. No bo jednak jest to troszeczkę droższy. Ja osobiście używam go w ten sposób, że zostawiam go troszeczkę na kilka minut na włosach, jak już go spienię. Oczywiście na całej długości, nie tylko, bo zazwyczaj mówimy tak, że myjemy skórę głowy, bez tych włosów to, co spłynie nam z po całości, to już jest wystarczające, żeby mocniej nie wysuszać. No ale jeżeli chcemy tutaj uzyskać równomierny kolor, to niestety musimy też przeciągnąć na całą długość włosa. Jest to, tak jak wspomniałam, produkt fioletowy, który ma pozbawić nas tych żółtych tonów, tych miedzianych i jest dedykowany, to też Wam już mówiłam, do włosów blond, do włosów siwych. Ma bardzo fajne, wyjątkowo fajne działanie nawilżające, czyli zapobiega przesuszeniu tego włosa, a tak jak też już Wam chwilę wcześniej powiedziałam, strasznie się powtarzam, produkty tego typu są mocno wysuszające niestety dla włosa. Zapewnia włosom blask, zapewnia takie odżywienie, ma silne składniki aktywne, które fajnie sprawiają właśnie to odżywienie, takie uniesienie, oczyszczenie, ponieważ on również delikatnie oczyszcza nasze włosy z tych zanieczyszczeń środowiskowych, sebum, odbija je od nasady. Naprawdę fantastyczny produkt. Przepięknie pachnie, bo często też te produkty fioletowe mają taki zapaszek niezbyt przyjemny, dość mocno chemiczny, a ten jest naprawdę bardzo przyjemny. Mamy tutaj w składzie ekstrakt z malin, jarzyn, jagód, truskawek, które mają silne działanie antyoksydacyjne, jak również chronią przed działaniem wolnych rodników. Mamy proteiny mleka, które bardzo, tak jak zresztą widać, milkshake, które fajnie działają na skórę oraz na włosy, zapewniając im takie odżywienie, zapewniając im nawilżenie oraz taki specyficzny ekstrakt z fiołka, który właśnie niweluje te żółte tony i te takie miedziano-rdzawe. Naprawdę rewelacyjny produkt, bardzo Wam polecam. Możemy użyć go raz w tygodniu i ten tak naprawdę już od razu widzimy po użyciu pozbycie się tych żółtych pigmentów ze skóry. Ja go bardzo lubię, bardzo serdecznie Wam polecam. Są też odżywki tej marki i ja na chwilę obecną mam Moroccan Oil, który zresztą też już widzieliście w ulubieńcach i póki go nie skończę, nie będę kupować, ale bardzo możliwe, że potem sięgnę, ponieważ chcę utrzymać ten swój platynowy, szary kolorek i wiem, że dzięki temu szamponowi to osiągnę. I mam też dla Was kolejny produkt do włosów. Jest to akurat Schwarzkopf Got To Be. I to jest taka maskara, która się nazywa Bye Bye Baby Hair.
I kosztuje 20 parę złotych. Mamy tutaj pojemności 16 ml i wygląda to identycznie, moi drodzy, jak w ogóle tak nie pokazałam jeszcze. Wygląda to w ten sposób. I wygląda on jak typowa maskara. Jest to przeźroczysty produkt. Takie podobne znajdziemy do regulowania brwi, znaczy regulowania, ujarzmiania brwi. Ma przepiękny zapach, naprawdę bardzo ładny zapach. I ma taką szczoteczkę z ząbkami. I ten produkt ma nam, możemy sobie nim przejechać właśnie przy końcówkach włosów, tutaj gdzie nam odstają te wszystkie baby hair. I oj, aż widzicie go, to mocno naprawdę działa. Te szczoteczki są bardzo mocne i przepięknie zbierają nam te wszystkie włoski, dzięki czemu nie mamy takich baczków, albo często jak nam odrastają właśnie te młode włoski, nowe włoski, to one tak nam tutaj wszędzie sterczą. I ten produkt ma nam właśnie zapewnić to, że tego efektu nie będzie, że te one będą ujarzmione. Niestety ma jeden minus. Troszeczkę bieli potem włos. Sam po nałożeniu nie, ale potem jak już przeschnie i chcemy go na przykład zczesać, to niestety trochę te włosy bieli. Trzeba potem wyczesać albo jakąś wilgotnym ręczniczkiem sobie przetrzeć, ale naprawdę fantastycznie te włosy ujarzmiają. Mam ten problem właśnie tutaj przy baczkach i jak zbieram je w kucyk, no to potem mi tutaj wszystko sterczy i nie czuję się z tym zbyt komfortowo. To mi poleciła koleżanka i naprawdę jestem jej mega wdzięczna, bo produkt jest rewelacyjny, lekki i nam nie szkodzi w żaden sposób, nie niszczy włosa. Naprawdę super, super rzecz. No i ostatnia rzecz, to też jest moje niedawne odkrycie. Mocno chemiczne, jest to Domol, produkt, który kupimy w Rossmanie, bo Domol to jest typowa marka rossmanowska. I Domol Power dostaniemy za 10,50, za 13 zł, w zależności od tego, czy jest promocji, czy też nie. Jest to środek, który jest silnie czyszczący na kamień, na rdze, na osady z mydła i po prostu takie zwapnienia. Działa naprawdę, słuchajcie, fantastycznie. Wystarczy obsikać, chwilkę potrzymać i potem zetrzeć ściereczką, gąbeczką i dobrze spłukać, ponieważ jest to środek, możemy rzec, że żrący. I naprawdę uważajcie, żeby Wam nie prysło w twarz, żebyście nie wdychali tego zapachu, bez bardzo silny, bardzo taki wręcz podrażniający, ale jest mega skuteczny. Naprawdę warto sobie użyć go na takich produktach śliskich, akrylowych. Czy tu mam informację? Na jakich? Mamy informację o to, żeby nie rozpylać na marmur, emalię, kamień wapienny, glazurę ozdobną, aluminium, kamień naturalny, metale ocynkowane lub inne powierzchnie wrażliwe, na kwasy, a także na powierzchnie gorące lub uszkodzone. Ja go używam do wanny, jako używam na szklane szyby. Super mi się sprawdza, bo na tej szybie takiej prysznicowej niestety ten kamień się też osadza. I ja sobie tam pryskam, chwilkę trzymam, przecieram i pięknie czyszcza ten kamień. Często się też osadza na wylocie wody w umywalce białej. Także naprawdę super sprawa, ale mówię, uważajcie, bardzo uważajcie, ponieważ no jest silnie żrący, ale czyści przepięknie. Jeżeli macie problem z kamieniem, to psikacie, chwilkę trzymacie i ten problem znika. Naprawdę serdecznie, serdecznie Wam polecam. I moi drodzy, tak naprawdę to by było na tyle ulubieńców. Wydaje mi się, że są fajni, że każdy znajdzie coś w nich dla siebie. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście pisali w komentarzach, czy używaliście, czy polecacie też coś innego. Ja Wam za dziś dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.